Witajcie w naszym nowym odcinku z serii Unboxingi, testy, porównania i porady. Dzisiaj chcemy Wam pokazać, jak spersonalizować dla siebie iPhone'a, z racji tego, że no, system iOS jest troszkę bardziej skomplikowany, jeżeli chodzi o personalizację, niż Android. Dzisiaj mamy dla Was taki pomysł, aplikację, która robi klawiaturę, czyli personalizujemy pod siebie klawiaturę. W tym celu musimy wejść w App Store. Wchodzimy w App Store, robimy szukaj, wpisujemy keyboard i wyświetla nam się dużo aplikacji. Myśmy większość z tych aplikacji przetestowali. Naszym zdaniem najlepszą, bo najwięcej opcji darmowych, udostępnia aplikacja Rainbow Key, dlatego ją pobieramy. W opisie odcinka znajdziecie też nazwę tego programu, gdyby tutaj nie wszystko było dobrze widoczne. Aplikacja się pobiera. Dodam tylko, że ta aplikacja działa na każdy model iPhone'a, 5, 6, 7, 8, X'a, XS'a, XR'a. No my tu dzisiaj akurat mamy 7, no ale to tak po prostu wyszło. Natomiast apka działa na każdym modelu. Aplikacja się pobiera, musimy chwilkę poczekać. Aplikacja się pobrała. Możemy od razu otworzyć aplikację, także otwieramy. I pierwsze się pyta, czy chcemy dostawać powiadomienia od Rainbow Key, czyli od tej aplikacji. No ja nie jestem zainteresowana. Później mamy po angielsku informacje o takim regulaminie i danych. Musimy kliknąć kontynuuj i wyskakuje nam różowy ekran i teraz mamy dwie możliwości. My korzystamy z tej aplikacji absolutnie za darmo, dlatego w lewym górnym rogu zaraz przycisnę przycisk X'a, zamknięcia. Natomiast jest możliwość skorzystania z wersji premium, czyli żeby wszystkie opcje były dostępne. Przez pierwsze 7 dni jest to darmowe. Później płaci się abonament miesięczny w wysokości $9.99. No my nie chcemy płacić, dlatego klikamy lewy górny róg X i mamy tutaj, dlaczego, czym się różni tak naprawdę ta nasza darmowa wersja od wersji premium. No widzicie tutaj różne, mamy gotowe motywy, jak wejdziemy w motyw, mamy download, ale są motywy, na których będziemy mieli Have a Try. Jeżeli mamy Have a Try, oznacza to, że musimy mieć tą wersję premium. Tylko tu na dole, jeżeli jest napisane download, czyli pobierz, tylko w tych momentach możemy korzystać bez tej wersji premium. Bierzemy klawiaturę, pierwszą lepszą, ja wybrałam taką z piorunami. Mamy download, klikamy download. Klawiatura nam się zmieni, możemy od razu wypróbować, czy są polskie znaki, będą bez problemu, sieć jest, także nie ma żadnego problemu. Jeżeli klawiatura nam się podoba, klikamy done i musimy wejść w ustawienia, ogólne, klawiatura, na samym górze klawiatury. Mamy polską, ja mam akurat angielską, ikonki, ale na samym końcu mamy Rainbow Key, wybieramy tą klawiaturę, wybieramy pełen dostęp, pozwalamy, wchodzimy na przykład w notatki i już mamy piękną klawiaturę tutaj z animacją, jak widać wszystko działa. To jest pierwsza, ja tu oczywiście klikam jakiekolwiek literki, żeby pokazać, że po prostu fajnie działa klawiatura. To jest pierwsza możliwość. Oczywiście poza, że tak powiem, gotowymi motywami możemy stworzyć swój motyw. Są dwie opcje. Jeżeli zaczniemy przesuwać w dół, pojawi nam się taka chmurka na czerwonym tle, gdzie będzie napisane Create Mine Own Themes, lub wykorzystamy taką ikonkę okrągłą, czerwoną, gdzie jest pędzel i paletę, klikamy i pokazuje nam się możliwość projektowania własnej klawiatury.
Mamy tak naprawdę trzy opcje. Pierwsza opcja, robimy teraz zdjęcie w aplikacji i to zdjęcie, które zrobimy, będzie naszym tłem. Wchodzimy w album zdjęć, wybieramy jakieś swoje zdjęcie lub swój obrazek ściągnięty z internetu, to może być zdjęcie naszego ulubionego artysty, cokolwiek, i to będzie naszym podkładem, lub wybieramy z gotowych tutaj podkładów. My wybierzemy z gotowych, tylko taka uwaga, no korzystając z tej absolutnie darmowej wersji nietestowej, żeby później płacić miesięczny abonament, mamy przy niektórych obrazkach ikonkę kłódki i niestety te obrazki nie są możliwe. Ja sobie wybiorę niebieski. Po wybraniu tła klikamy przycisk Next w prawym górnym rogu. Następny. Mamy do wyboru wielkości i kształty przycisków. Ja chcę okrągły. I mamy też do wyboru jakby kolorystykę cieni lub białe lub czarne, kolorystykę klawiszy. Możemy z takim ciemniejszym tłem, z jaśniejszym, z takim w ogóle szarym, białym, czarnym. To jest wszystko nasz wybór. Ja biorę standardowy. Klikamy Next. Wybieramy czcionkę. O, mi się podoba taka wyraźna, gruba. Możemy sobie kolor czcionki dowolny ustawić. Ktoś lubi róż, to proszę bardzo, jest różowy, jest cała gama kolorów. Ja tam klasykę, najbardziej biały. Klikamy Next. Możemy sobie ustawić efekt, czyli jak będziemy dusić na dany guzik, będzie efekt tutaj na przykład kropli wody, efekt tęczy, tak, efekt lizaka, no są przeróżne, zbliża się Halloween, także ja sobie wezmę efekt ducha, a proszę, klikamy Next. Oczywiście jeszcze wrócę tutaj, możemy zostawić bez żadnego efektu, ale mi się to podoba, także będzie efekt ducha. Możemy też sobie, albo tutaj pierwsza nutka, to jest standardowy dźwięk klawiatury, albo wybrać sobie jakiś dźwięk z aplikacji. Ja zostanę przy standardowym. Robimy save, prawy górny róg. O, reklama czasami też, no skoro korzystamy za darmo, to trzeba też je znosić. Zamykamy w prawym górnym rogu i mamy już naszą klawiaturę do wytestowania. Tak, jeżeli wszystko jest ok, klikamy przycisk done, czyli zaakceptuj. I już wystarczy wejść w notatki czy w SMS-a, będziemy mieli naszą klawiaturę, tak, ten efekt ducha, nie wiem czy to będzie pokazane dobrze na filmiku, ale ja jestem zachwycona tym efektem ducha. Super sprawa, jak na Halloween, jak najbardziej spersonalizowana klawiatura przeze mnie, zaprojektowana, wymyślona, jeszcze z adekwatnym motywem, super sprawa, my jak najbardziej polecamy, żeby użyć tego programu i sobie spersonalizować. Podsumowując, takie najważniejsze: App Store, szukaj, keyboard, aplikacja nazywa się Rainbow Key, pobieramy, otwieramy aplikację, tak, po czym musimy przejść w ustawienia, wybrać ogólne, wyszukać klawiatury, na samej górze klawiatury, Rainbow Key, dać jej pełen dostęp i wtedy nasza klawiatura już na pewno będzie klawiaturą z tą, co sobie zaprojektowaliśmy, czy tą sobie, którą wybraliśmy. Wchodząc jeszcze w aplikację Rainbow Key, przypomnę, że musi być dana klawiatura. Jeżeli zaprojektujemy następną, to już ta następna wchodzi. Jeżeli ściągniemy nową, to już ta nowa klawiatura jakby się loguje u nas w telefonie. Zaprojektować za darmo można dwie klawiatury. Jeżeli będziemy chcieli
Zaprojektowaliśmy już te dwie i będziemy chcieli kolejną zaprojektować, to w aplikacji musimy wejść w Mi, tutaj w tego ludka i mamy nasze zaprojektowane klawiatury i tam musimy, jeżeli są już dwie, to jedno musimy usunąć, żeby móc kolejną zaprojektować. My bardzo jesteśmy zadowoleni z tej aplikacji. W opisie odcinka znajdziecie pełną nazwę tej aplikacji, żeby na pewno dobrze wyszukać. Przypominam, że logo tej aplikacji to jest klawiatura na takiej wylanych kilku farbach, wielokolorowe, że tak powiem, tło. My polecamy, nie jesteśmy absolutnie twórcami tej aplikacji, ani nikt nam nie zapłacił za zrobienie tego filmiku. Chcieliśmy sobie tylko spersonalizować iPhone'a i dzięki tej aplikacji nam się to w bardzo łatwy sposób udało. Następny nasz odcinek z serii unboxingi, testy, porównania i porady będzie z tego, jak zrobić swój własny dzwonek w iPhone'ie w bardzo oczywiście też prosty sposób, żeby się nie namęczyć, a no mieć spersonalizowany swój telefon. Ci z Państwa, którzy są pierwszy raz na naszym kanale, prosimy o zostawienie suba, jeżeli się podobał odcinek, łapki w górę, zostawienie też komentarza, z czego mamy zrobić następny filmik, jakie testy, jakie porównania, albo jakie unboxingi, albo z jaką poradę byście radę chcieli uzyskać w naszym filmiku, to postaramy się zrobić. I do usłyszenia w następnym odcinku.